jeżeli chodzi o góralkę, to jakie ona musi spełniać wymagania? Był jeden taki, co mówił, że góralka musi być duża, cycata i mieć czerwone lica. Ale wiesz czemu? Żeby w lecie dawała cień, a w zimie grzała. Nie, to żart. Ja nie mam góralskiej narzeczonej, nie mam góralki, mam rodowitą warszawiankę. Co jest też różnicą, mówię rodowite od razu, żeby było jasne. Ale dogadujemy się bardzo dobrze i to jest chyba najważniejsze. Myślę, że też nie szukałem za bardzo w regionie, żeby nie znaleźć gdzieś po rodzinie, bo rodzina jest duża.